No dobrze, kończył mi się już wir, znaczy zostało jeszcze trochę, ale to jest ten taki żwir, co ja go już zgrabiam z ziemią, nie chcę go wrzucać wykop, także stwierdziłem, że go wykorzystam tutaj na drogę, trochę tak poprzesypuję. No i on się specjalnie nie nadaje akurat na drogę, na utwardzenie, ale będzie ładnie wyglądało, to raz, a dwa, sypię taką cieniutką warstewkę, to nie zaszkodzi. Także wysypię tam gdzieś do dołu, wysypię tutaj, odtworzę trochę to rondo. Dzień dobry. No to żwir mi się skończył. A został mi już tylko ten kawałek. To czekając na dostawę, przygotuję sobie ten wykop, drenaż, położę studzienkę. Myślę, że za moment to miejsce się zapełni z powrotem żwirem.
Słuchajcie, to skończyłem z odwodnieniem. Tu jest jakieś 50 metrów tego wykopu. Nawet trochę więcej, bo przecież musiałem sztukować rurę, a ona jest 50-metrowa. No i tu poszło drugie 50. No tak, czyli łącznie to ja przesadziłem. Mówiłem, że mam 120 metrów, czy nawet przez moment powiedziałem, że mam 130, a tak naprawdę to było 100 jakieś 5 może. Ale fajnie, no jest zrobione. Zaraz zrobię jakieś też podsumowanie. Zaproponowaliście w komentarzach, żebym zrobiła kapary z owoców nasturcji. Także zbieram. Wiem jeszcze, jak te kapary się robi, ale to już sobie doczytam. Ale serdecznie dziękuję za taki pomysł. Bo to może być naprawdę smaczne, to po pierwsze, a po drugie dzięki temu mniej tych owoców spadnie tutaj na grządki i się rozsieje. Tutaj będę robił schodki, tego włożę rurę. Tam jeszcze muszę podkopać. Ja wiem, że takiej rury się nie powinno wkładać, ona się do tego nie nadaje, ale akurat taką mam, a tu obciążenia żadnego nie będzie. Chodzi mi tylko o to, że jak tutaj zrobię schodek, to żeby ta woda miała dalej przepływ. To jestem w tym miejscu, gdzie też zrobiłem takie boczne wejście. Chciałem zrobić koparką boczne wejście na tą łąkę, ale to jednak w niewprawnych rękach to mało precyzyjne narzędzie. Także trochę to podrównam teraz jednak szpadlem i wrzucę tu parę schodków drewnianych z tego drewna, które jest w połowie z wód białej. Niestety nie nada się do niczego innego, a tu myślę, że parę lat poleży.
No to to już jest odhaczone, czyli dzisiaj kończę dwa projekty. Schodki i trochę większy projekt, odwodnienie. W tych chaszczach pod śliwą jest agrę. Tutaj. Moim celem jest troszkę go odchwaścić. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Wycięłam trochę chaszczy, jeżyn, jakichś małych samosiejek tej śliwy i w końcu agres jest widoczny. Ale tak tego nie zostawię, bo będzie powtórka z rozrywki. No i tak się ma agres pod śliwą. Podsypałam troszkę obornika przekompostowanego tutaj pod roślinkę. Przykryłam grubo kartonami. Trochę rzuciłam jakiegoś zbutwiałego drewna, jakichś gałęzi i przykryłam sianem. Deszcz to fajnie zmoczył, więc nie wygląda może bardzo głupio. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą jakieś owoce. Schodki wyszły Tudorkowi przepięknie. Schodki i właściwie nawet można powiedzieć mostek. Muszę teraz posadzić tutaj mech, żeby się ładnie rozrastał, żeby był taki efekt jak przy schodkach koło Sławojki, kibelka. Jakie śmieszne, potargane deszczem chabry. Krwawnica, która latem kwitła na fioletowo, teraz tak się na jesieni pięknie przebarwia. No to podsumujmy koszty drenażu. Największy koszt to wypełnienie, czyli żwir. Bo tego żwiru mi poszło jakieś 60 prawie ton, 57 jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest około 6000 zł. Drugi duży koszt to materiały.
z czego najdroższe są te studzienki z tymi deklami, no i geł, włóknina, rura, jakieś złączki. To mnie kosztowało 1700 zł na, przypomnę, 105 metrów bieżących drenażu, który tu zrobiłem. Do tego trzeba jeszcze oczywiście policzyć pracę koparki. Mi zajęło to około 20 godzin roboczych. Myślę, że sprawny operator zrobi to na pewno szybciej. No ale ja w tych 20 godzinach liczę jeszcze czas, który poświęcałem na to, żeby tą ziemię stąd wywozić. A to jest następna maszyna, którą też trzeba wynająć. Także ja bym to szacował na jakieś 2-3 tysiące złotych. Ale może to być droższa usługa. No i oczywiście koszt mojej pracy. Zajęło mi to pewnie jakieś 40 godzin, 5 dni roboczych. Najniższa średnia krajowa stawka godzinowa to chyba 23 zł. Więc moją pracę mogę oszacować na 1000 zł. Czyli taki koszt za metr bieżący wyszedł mi w granicach 100-110 zł. To oczywiście nie jest jeszcze koniec prac z drenażem, bo tu w tym miejscu chciałbym tą wodę, która już spływa, przepuścić przez drogę i zgromadzić ją tutaj w jakimś szczelnym zbiorniku, z którego będziemy mogli podlewać ogródek. A ponieważ tu jest wyżej, tu jest jakieś 2 metry wyżej niż ogródek, no to będzie można to zrobić w ogóle bez używania pompy. Może jakiś system w ogóle kropelkowy, pomyślimy. Do skończenia jest także drenaż z tej strony. Tutaj to tak zostawiłem, dlatego że będę chciał tutaj włożyć zbiornik, który wypełnię materiałem filtrującym, tak żeby tą wodę, którą zbiera to odwodnienie, móc wprowadzić już w miarę czystą do stawu, który tu powstał. Na razie jeszcze taki malutki, ale jest w nim woda. Natomiast no, jest to woda mętna i taka będzie, nawet jak ją przefiltruję, to ponieważ tu podłoże jest glina, no to wystarczy tylko wejść do takiego stawu, trochę popływać i ta woda będzie dokładnie tak samo wyglądała. Także zmieniamy trochę koncepcję, ponieważ zależy nam, żeby to był staw z czystą wodą, żeby można było się w nim kąpać, to zrobimy jednak staw wyłożony folią, szczelny, i dzięki temu przy tym systemie filtracji, jaki tu planuję zrobić, ale to może w innym odcinku, liczę, że ta woda będzie czyściutka. No i nasze podwórko, które było rozryte gąsienicami koparki, ale podrównałem, wysypałem ten żwirek, jest lepiej niż było i podjazd dla przyczepy. Kiedyś, mam nadzieję, że stąd zjedziemy. Też wysypany żwirkiem i ładnie już poprzerastał młodą trawą. A to jest nasza droga. To był chyba numer 2, jeśli chodzi o ważność w pracach z koparką. Droga jest teraz w miarę równa. Samochód nam nie zahacza. Musiałem tu się jeszcze przejechać staczką z grabkami i łopatą i trochę to podrównać, jednak koparką tak idealnie się nie zrobi. Ale teraz jest to fajne, może kiedyś jeszcze wywieziemy trochę kamienia w takie miejsca, gdzie się robią jakieś dołki, jak na przykład tu. Ale to już w następnych latach. A tu jest nasz zjazd na Dolną Łąkę. Czyli droga biegnie po mostku w lewo, a tak wygląda to, co wyrównałem koparką i teraz tutaj już można zjechać samochodem, znaczy psiowozem, bo Marty samochodem to nie bardzo. A to jest miejsce, gdzie robiłem brud przez nasz strumień. Wygląda to tak,
fajnie się ta woda tutaj rozlewa. I potem płynie znowu wąskim korytem tam dalej. Powiem wam, że może kiedyś zrobimy tak właśnie z tym strumieniem na jakimś dłuższym fragmencie. A tu jest to miejsce, gdzie oczyszczałem przepust pod mostkiem. Ta woda nie płynie tutaj jakoś wartko. A to dlatego, że zaraz za mostkiem jest zablokowana przez tą wywróconą olchę. Ale no, poczekamy na jakiś silniejszy deszcz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy dalej woda będzie się ponownie przelewała tutaj górą przez mostek? Podejrzewam, że silna woda po prostu wypłucze tutaj sobie koryto i znajdzie swobodne ujście. Dalej. No i schodki. Którymi można wejść tu. I pójść do przyczepy. Na grzyby. Bądź na nasz taras. Który będzie tam. No i mamy jeszcze miejsce na taras. Rozgarnąłem już ten żwirek. W miarę jak będę miał cegły, będę je sobie tutaj przywoził i z czasem myślę, że powstanie tu fajne miejsce. To co? Z naszej strony, a ja chyba kończyłem już kiedyś tym ujęciem. Trudno. Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się wam podobało, to będziemy wdzięczni za lajka, za komentarz i koniecznie za subskrypcję. Dziękujemy i dobranoc.